Monika, kilka dni temu była rocznica śmierci Gabrieli Kownackiej. Chciałam cię zapytać, jak ty w ogóle ją wspominasz i pracę z nią na planie tak kultowego serialu? Czy w ogóle aż trudno, mimo że minęło tyle lat, to w dalszym ciągu ciężko jest mi się pogodzić z tym, że pani Gabrysi nie ma. Bo ja ją zapamiętałam jako pełną energii, życzliwą, uśmiechniętą, bardzo taką kobiecą, emanującą niesamowitą energią kobietę, więc cała choroba i to, że później jej zabrakło, jakoś wydarzyło się tak po prostu nagle, że naprawdę nie mieściło się to w głowie. I uważam, że to jest wielka, wielka strata, bo jednak przez tyle lat udało nam się na planie zbudować taką naprawdę rodzinną atmosferę. I w momencie, w którym jej zabrakło, tak naprawdę nie było sensu, żeby kontynuować nagrywanie tego serialu. Ja bardzo często dostaję w tej chwili takie pytania, czy ja bym chciała, czy to byłoby fajne. Wydaje mi się, że bez tak kultowej postaci reszta aktorów po prostu by nie pociągnęła tego serialu. Czyli były w ogóle pomysły, żeby rodzina zastępcza wróciła? Były takie pytania ze strony produkcji na przykład? Nie pojawiały się nigdy, bo wydaje mi się, że produkcja również miała jakby zawsze takie poczucie, że bez tej głównej postaci, bez mamy, to się po prostu nie może udać. Czyli jednak są osoby nie do zastąpienia? Z pewnością i pani Gabrysia Kownacka na 100% do takich osób należała.